Hej! W tym odcinku chciałbym wam pokazać bitwę MXM5100. Jak widzimy, jestem na mapie Tundra, także szczerze powiedziawszy, mapa tragiczna dla mnie, naprawdę tragiczna. Nienawidzę je, tutaj jest bardzo trudno mi się odnaleźć. I niezależnie czym gram, Arto, czy TD-kiem, czy Heavikiem, jestem 7 nawet pod czatem, zawsze mam problem ze zrobieniem dobrego rezultatu. Tak naprawdę jedyna bitwa, która bardzo mi zapadła w pamięci tutaj, to 430, chyba pierwsza jaką rozegrałem i zrobiłem aż 7000 uszkodzeń tutaj. Ale tak naprawdę nigdy już później nie zagrałem rewelacyjnej potyczki. Ta bitwa troszeczkę pokazała mi, że jednak można zagrać tutaj dobrą walkę, ale bardzo trudno naprawdę o takową. Setką z kapa południowego według mnie najlepiej tutaj grać mimo wszystko prawą. Ona może być tragiczna, jeżeli spotkacie tutaj ISA-7, jeżeli spotkacie tutaj jakiś inny ciężki czołg z pancerzem. Będzie tutaj tragedia straszna. No ale jadąc na lewo, bardzo trudno jest, według mnie przynajmniej, o znalezienie sobie pozycji, gdzie arteria nie będzie miała przestrzału. Gdzie nie, i na tej linii 1 jest taka jakby idealna pozycja dla tetyków. Tam zazwyczaj jadą jakieś czołgi jak Maut, E3, E4 jak pancer, więc bez sensu jechać na linii 1, niezależnie czy gramy z góry czy z dołu, prawda? Więc do jednego już doszliśmy sensu, że tam jechać na linii 1 nie ma, no bo tam są po prostu najcięższe potwory, a setkom bez golda trudno o walkę z nimi. Teraz powiem chwilę tutaj o tej sytuacji. Zobaczcie, tutaj ISA-7 strzelałem z góry i bardzo dużo pocisków mimo wszystko go przebiło, ale chcę tylko pokazać wam, że tutaj wszędzie arteria ma przestrzał, więc ja ryzykowałem śmiercią. Gdyby ta arteria zgrała się, to ja bym dostał one shota w plecy. I co ciekawe, stałem tutaj batchetem ostatnio i dostałem od T92 za full HP, także naprawdę trzeba tutaj być bardzo czujnym i jadąc na tą półkę na 8, na 9, na 10 tierach, uważajcie proszę was na arterię, bo tutaj bardzo duża szansa, że was trafi, jeżeli nie staniecie odpowiednio. Najlepiej stanąć tak, żeby ta skawa zasłaniała, którą teraz pokazuję kursorem. O tutaj. No, ewentualnie ta tutaj, prawda? Wtedy arteria nie powinna mieć na was przestrzału. Dobra, także linię 1 olaliśmy. Co z linią 2-3? Jeżeli chodzi o 2-3 linie, to tam są te domki. One dają jakąś osłonę. Ale kurde, tam też bardzo często trafiamy na jakieś kolosy. I z nimi raczej też nam się walczyć nie chcę. Środek to też jest tragedia, bo też zdarzają się sytuacje, że tam stanie jakiś tedek i w ogóle tam bez sensu jechać z jednego czystego powodu. Setka nie może się wymieniać z kimś, a most pozwala na wymianę i dlatego stają tam zazwyczaj niszczyciele, bo one strzelają za dużo więcej niż każdy inny pojazd, więc one stawiają na wymianę, a setka do wymiany się nie nadaje. My musimy to znaczy wyjechać i wsadzić ten cały pakiet w plecy, w bok, a jak już trzeba to nawet i w przód, jeżeli widzimy, że wszystko wejdzie. Także doszliśmy do już jakby wniosku, że środek i linia 1 na pewno odpada, linia 2-3 do zastanawiania się z kapa południowego. Co z jakby rzeczką tą, która wjedzie przez środek mapy i tak naprawdę jeszcze dochodzi do linii 8. Tam można grać, ale trzeba mieć przed sobą jakiś inny pojazd. Według mnie przynajmniej. Trzeba po prostu coś mieć, no bo jeżeli nie będziemy mieli niczego przed sobą, to wpakujemy się w niemałe tarapaty. Znowu wyjedziemy, ktoś nas strzeli za 400, a my oddajemy mu peskę za 300, a może nawet i ding, bo wiadomo, setka długo zgrywa celownik, więc nie ma dużej pewności, że trafimy w ruchu, w coś wyjeżdżając, prawda? Także tutaj na linii 7, 6 musimy mieć coś przed sobą, jeżeli chcemy tak grać. Linia 9-0. Gdzie teraz pojechałem, jest w porządku, jeżeli mamy medy. Najlepiej jak są ósemki, dziewiątki, mamy medy, które tam pojechały, bo samemu nigdy tam nie polecam jechać, nigdy, przenigdy. I mamy wsparcie heavików, wtedy naprawdę, faktycznie warto tam pojechać. I wtedy polecam tą miejscówkę, gdzie teraz byłem i walczyłem. Natomiast jeżeli widzicie, że jedzie tam jeden med, batch na przykład, a są dyszki, nie jedźcie tam, proszę was, to jest tragedia, bezsensowny pomysł, nie sprawdzi się takie coś. Na pewno wtedy lepiej jest zakampić się na bazie z jakimiś górkami. Coś wymyślcie, na pewno nie puszujcie, bo to się skończy tragicznie. Także na tej wodzie, na tej rzece arteria może mieć przestrzał, więc też na to uważajcie. To już tak odbiegając od tematu linii 9-0.
Jeżeli mówimy o Kapie Górnym, południowym, północnym, to jest znacznie więcej kamperskich miejscówek według mnie. I za nimi trzeba się rozejrzeć, jeżeli faktycznie nie ma czołgów też na linii 9.0. Bo jeżeli są, to też warto im pomóc i z nimi pojechać, ale już jest znacznie gorzej z tego Kapa Północnego. Ja w ogóle wolę Kap Południowy bardziej, a to dlatego, że można podjechać spokojnie na tą górkę 8-9 bez oberwania czegoś z linii 0. Natomiast jadąc jakby z północy i teraz gdzie pokazuję kursorem tutaj, zostaniemy od tych snajperów z K-linii. Oni będą na nas mieli przestrzał i to jest duży problem. Więc albo wjeżdżamy tam na start ze wsparciem medów jakichś i heavików, albo nie wjeżdżamy tam wcale i kampimy. Takie dwie opcje na tej mapie według mnie tylko są ok. A właśnie, z Kapa Północnego polecam wam miejscówkę. To będzie gdzieś D7, E7. Tam są takie góreczki i można coś, co będzie zjeżdżało z kapa, trafić. O ile przeładujemy i będzie to coś wolnego. Bo jeżeli będzie to coś szybkiego, to nie zrobimy nic. Także według mnie górny kap bardziej do kampienia. Natomiast kap południowy przy dobrym losowaniu i ze wsparciem zerówka, podsumowując tak wszystko już. Bitwa według mnie całkiem dobra, nie potrzebowałem golda, a mimo że były dziesiątki. No i także udało mi się wykręcić odznakę mistrzowską 4000 uszkodzeń. Mam nadzieję, że ten odcinek kursu wam pomógł i lepiej będzie się wam grało setką na tej mapie. Dzięki i do usłyszenia.